Ewangelii według świętego Marka. On ujął niewidomego za rękę i wyprowadził go poza wieś. Coś dziwnego musiało się dziać w tej wsi, w tej społeczności, skoro atmosfera, która tam istniała, sprawiała, że ludzie ślepli, że ludzie woleli nie widzieć, że ludzie nie byli w stanie przełamać samych siebie, by patrzeć. Co takiego działo się w tej wsi? Jakie tam musiały być twarze? Jakie tam musiały być czyny? Jakie myśli? Jaka musiała panować atmosfera, skoro lepiej było tego wszystkiego nie widzieć? Jezus wie, że trzeba kogoś wyprowadzić poza jego wspólnotę, trzeba go wyprowadzić na bok, pozwolić mu odetchnąć głębiej, odkryć samego siebie i swoją relację z Bogiem, żeby znów zaczął widzieć. Jeśli jesteś ślepy duchowo, to może dlatego, że za dużo zobaczyłeś brzydoty, grzechu, za dużo zobaczyłeś podłości i kłamstwa. Może trzeba wyjść poza wieś, spojrzeć oczami serca, żeby odzyskać wzrok. Do zobaczenia jutro.